Ktoś musiał największe piętno odbić na twojej karierze, na twoim sukcesie, na wyborach. Znaczy, jeśli chodzi o wybory, które mi moją karierę tak kształtowały i sprawiły, że też jestem tyle, to był moim zdaniem Urban, no bo on mnie przestawiał dwa razy z jednej pozycji na drugą. Jak byłem młodym zawodnikiem, to mi zaufał i no bo jak zacząłem tutaj grać tak na stałe w pierwszym składzie, to potem po powrocie z Widzewa, no to miałem 21 lat, no to też w Legii różnie to jest, tym bardziej na obronie się na tych takich młodych zawodników nie zawsze stawia, on mi wtedy zaufał i przez to też wtedy trafiłem do reprezentacji Polski, no bo to był taki trener, a później gdy miałem po kontuzji właśnie mięśnia dwugłowego takiej poważnej, przestawił mnie z tego boku obrony na środek, co też się okazało wtedy świetnym trafem, bo znowu wtedy wróciłem do reprezentacji. Aha. To były takie właśnie decydujące momenty. No ale lubisz go za wybory, za to, że ci pomógł, za to, że był wsparciem, czy coś tam było też głębszego? Znaczy, moim zdaniem najlepszymi trenerami są osoby, które wcześniej grały w piłkę. Aha. No bo one w jakimś stopniu rozumieją piłkę. No. Inaczej jak ktoś przychodzi z zewnątrz, na przykład skończy tylko szkołę trenerów i ma tam jakieś spojrzenie na futbol, co innego jak się grało w tą piłkę. Takie jest moje odczucie, że to bardzo pomaga. W każdej dziedzinie chyba życia to tak wygląda. No i raz to, że on grał, dwa, że grał no, na wielkich stadionach i z wielkimi piłkarzami, no bo strzelił, nie wiem, chociażby hat-tricka na Santiago Bernabeu, no to się nie każdemu piłkarzowi zdarza. No i z Lewandowskiemu się jeszcze zdarzyło Realowi tyle bramek strzelić, to trenowi Urbanowi, no i też mi to dało mi dużo do zrozumienia to, jak on tutaj przyszedł pierwszy raz do Legii i się strasznie denerwował, jak często na treningach popełnialiśmy takie dziecinne błędy w przyjęciu piłki albo w dośrodkowaniu. On się strasznie tym irytował. Aha. Bo on był, nie wiem, w Hiszpanii, a tam ta kultura gry czy tam technika była dużo wyższa i tak jakoś było to czymś dla niego nowym i duże zaskoczenie dla niego. I też mi to wtedy pokazało, jak dużo pracy jeszcze przede mną, czy nawet przed każdym innym zawodnikiem, który był wtedy w Legii. Wydaje mi się, że jedynym zawodnikiem, który miał taką technikę, która trenera zadowalała, to był Roger Guerreiro wtedy. No. Bo on wiadomo, że technicznie był dobrze wyszkolony i chyba tylko do Rogera trener nie miał jakichś tam pretensji.